Siemano, siemano, Kapsonopel z tej strony. I ja dzisiaj się pochwalę wspaniałym trafem z paczki za 5K, za 5000. Niesamowity traf, jak za paczkę za 5K. Niestety traf jest niewymienny. Tu jeszcze widzimy gola na 3-3 w ostatniej minucie, w doliczonym czasie. Jeszcze go zabawowałem, dlatego że to był doliczony czas. I też opowiem wam, dlaczego nie ma live'ów. I tyle. Zapraszam do oglądania. Co się działo na ten weekend? Na ten weekend to mało ja grałem w FIFA. Oglądałem mecz. To był mecz Zagłębie Lubin kontra Lech Poznań 3-3. Co byłem. I też oglądałem mecz Dortmund kontra Hertha, co Dortmund wygrał, Borussia Dortmund wygrała 1-0 po fatalnym błędzie Jarsztena, bramkarza. Więc tak mniej grałem online, bardziej grałem albo oglądałem YouTube'a, albo grałem w Squad Battles. Squad Battles na moim kanale jest słabo oglądany i mniej teraz gram w FIFA. Ale wrócimy do FIFA, bo muszę zrobić kwalifikacje do Food Champions, bo chciałbym na ten weekend zagrać Food Champions. I do tego jeszcze mogą być inne gry, ale jest taki problem, nie, że FIFA jak live'uje, to ludzie przychodzą, komentują, oglądają mnie, ale jak zalive'uje inną grę, to nie wiem kto będzie, mało osób jest, więc jeżeli chcesz też gry, żeby były gry inne niż FIFA tylko, to napisz w komentarzu, jaką chcesz grę i potwierdź swoją obecność. Jeżeli będzie dużo jeżeli będzie dużo komentarzy, że będziecie, chociaż te 3-4 osoby, które będą aktywne, to zrobię live'a z czegoś innego niż z FIFA. Ale dzisiaj tak, zagrałem tylko jeden meczyk, przegrałem i odechciało mi się grać w FIFA, więc jutro będzie live, albo w środę, to już, jeżeli jutro nie będzie live, to będzie odcinek, a jeżeli będzie live, to będzie live. No i tak to jest, a za chwilę sobie się pochwalę moim trafem z paczki za 5K, nie spodziewałem się tego. No, cieszę się, że jej w końcu mi coś dało, jakąś kartę za 5K, ale szkoda, że niewymienny i szkoda, że Martinez jest lepszy od tej karty jak dla mnie, bo ja potrzebuję po prostu SPD na zmianę, bo mam czterech na zmianę. Na przykład jak robię tak, że wynik gonie, no to trzech ofensywnych, a jak wynik broni, no to wchodzi wtedy SPD, nie? W końcówce. Na zmęczonego tego SP 8-7, nie? I tak to się jest. A ten traf, co trafiłem, jest za ofensywny do zmiany. Grałem nim już kilka razy, kilka meczy. No, Martinez według mnie lepszy, chociaż szkoda, że nie dostałem karty, żeby sprzedać, bo bym miał na kupno zawodnika. No ale zawsze coś. Z paczki za 5K niewymiennej to jest coś wspaniałego, ten traf. To jest za... Bo powstał już nowy sezon. Dali nowy sezon, kolejny, nie wiem który. I to była ta pierwsza paczka 5K, co dali nam. Czyli za poziom drugi, nie? Za poziom drugi dostałem super tutaj na... On będzie na przepałkę. I dobra, już krzyczycie tam w tle, że nie pierdziel, tylko otwieraj i pokazuj. Dobra. Żeby nie było, pokazuję wam, że to jest poziom drugi. Dwie paczki, pierwsza paczka za ukończenie wyzwania o piłkarza, a druga za poziom drugi właśnie, nie? I teraz tak, w pierwszej tutaj nie było nic.
to był Dubrawka. Tu się wkurzyłem, że w końcu FIFA nic mi nie da i było mi smutno, ale zobaczycie zaraz drugi traf. Drugi traf to był super traf. I tutaj czekamy na... Bo to już nagrywałem, bo to już jest z nagrania, więc nie będę udawał jak niektórzy youtuberzy, co nagrywają na playu, nie będę udawał, że nie będę piszczał, nie będę udawał, że jestem zdziwiony tym trafem, nie? I wow, wow, wow. Mbappé, wow, wow, wow. Ale ja trafiam Niemcy, SPD, FC Bayern Monachium, Kimiś za paczkę, za 5K. Dzięki jej za paczkę, dzięki jej za kartę. Szkoda, że nie wymienny, ale dzięki. No ale naprawcie gameplay, bo gameplay jest oszukany niestety. Co z tego, że będę miał dobrą kartę, jak słaby mam skład. Także jak chcecie jakieś inne live'y z innych gier niż FIFA, dajcie znak w komentarzu, jaką byście chcieli gierkę i czy będziecie na tym live'ie. Jak będzie chociaż 4 osoby, to zrobię live'a, a tak to będzie tylko FIFA, bo FIFA jest oglądana, a inne gry nie są oglądane, więc no niestety, jeżeli chcę sam do siebie pogadać, to sobie zrobię odcineczek i tyle. A live'ów nie ma, bo mało gram w FIFA, ale musimy wrócić do FIFA, żeby zrobić kwalifikacje do Food Champions. I teraz dziękuję wam za uwagę, dzięki, że ze mną byliście, dzięki, że jesteście. Chciałem się wam pochwalić, bo wy się chwalicie, co wy trafiliście, a ja przez cały rok się nie pochwaliłem, więc chwalę się teraz ja. Pozdro 600. Elo!